Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, a świąt nie wyobrażamy sobie już bez bombek. W Polsce pierwsze bombki pojawiły się w latach 70. XIX wieku. Były wykonane ze szkła dmuchanego. Dziś bombki powstają w dużych zakładach, ale także dzięki takim manufakturom. Jedną z nich założyła Marcelina Myrcik-Wachowska z Koszęcina. Skąd u Pani artystyczna pasja? Ja już z wykształcenia jestem plastykiem i zajmowałam się tym jakieś 10 lat temu. Porzuciłam taką pracę artystyczną. Byłam grafikiem przez ostatnie lata, pracując w różnych drukarniach i postanowiłam, że do tego wrócę. No i tak jakoś wyszło. I pomysł na bombki. Zawsze lubiła Pani bombki, jako dziewczynka podziwiała Pani. Zawsze lubiłam święta i to jest taki czas, który dla mnie jest bardzo miły. Kojarzy mi się z samym, mam pozytywne wspomnienia. No i jakoś tak wyszło. W sumie pomysł z bombkami to trochę podpowiedział mi mój mąż. Już dokładnie nie pamiętam, bo to trochę czasu temu było. No ale tak stanęło na bombkach. Widzę takie piękne pejzaże związane między innymi z górami. Czy to wiąże się z Państwa pasją? Tak, bardzo dużo uprawiamy turystyki górskiej i podróżujemy dużo. To jest taka moja główna inspiracja, że wszystkie te swoje wyprawy przekładam na bombki. Na bombkach można też zobaczyć Śląsk. To jest starostwo powiatowe w Lublińcu i to jest budynek starostwa. Czy trudno zrobić takie bombki, bo to jest zapewne bardzo czasochłonne? No jest dość czasochłonne, ale zasada jest właściwie taka sama jak przy zwykłym rysowaniu czy malowaniu. Czyli najpierw jest szkic, potem jest nakładanie farby i jakieś wykończenia. Tutaj akurat jest brokat, także ozdoby takie typowo świąteczne. Ile czasu trwa zrobienie takiej jednej bombki? To jest bardzo zależne od tematu, który jest na bombce, ale jest od godziny do trzech, powiedzmy. Czyli można powiedzieć, że ma Pani święta właściwie przez cały rok. No tak, tak. Świąteczny nastrój. W sierpniu to już się tak zaczyna dość intensywnie. Jeśli Pani pozwoli, to poznamy trochę tajników powstawania bombek. Ja chyba tutaj odkryłam śnieg. Tak. To już jest taka... śnieg bombkowy. Tak, to już jest taka ostatnia faza obruszenia. Tak, taka najprzyjemniejsza, można powiedzieć. A zdradzi mi Pani tajniki, jak się robi bombki? Jasne, nie ma problemu, zaraz zaczniemy. Czas to świetny moment na wykorzystanie nie tylko uroku bombek, ale również światła świec, by wprowadzić do domu więcej ciepła i przytulności. Ich płomień dobrze nastraja i z pewnością pozwala się zrelaksować i poczuć magię świąt, a także wielu chwil. Urokliwe, własnoręcznie tworzone, ekologiczne świece rzepakowe, zdobione kwiatami w unikatowy sposób, to dzieło Daniela Nadolskiego z gminy Zbrosławice. Każda świeca od początku do końca tworzona jest własnoręcznie, od wybrania kąta i szkła, wymyślenia i wymieszania aromatu, do rozgrzania wosku, zalania świec i przyozdobienia ich. Każdy detal ma znaczenie, dbając o to, aby produkty były najbardziej przyjazne środowisku. Dzięki temu tworzony jest mały ślad węglowy. Jak zaczęła się u Ciebie świecowa pasja? U mnie świecowa pasja rozpoczęła się już w tamtym roku, kiedy zacząłem się interesować ziołami, kwiatami i wszystkimi naturalnymi produktami. A od tego się zaczęło, że chciałem stworzyć swój własny pierwszy płyn do płukania i płyn do prania, które będą tak samo pachnieć. Więc po prostu, żeby to było zintensyfikowane całe to pranie i żeby pachniało tak samo. No i tak z miesiąca na miesiąc chodziłem po polach, zbierałem zioła, wydestylowałem też swój pierwszy olejek lawendowy. Tak samo wyekstrahowałem swój pierwszy olejek waniliowy. No i na koniec roku stwierdziliśmy z przyjaciółką i z przyjacielem, że stworzymy takie zestawy świąteczne dla znajomych. No i zaczęliśmy rozmyślać nad tym, co tam damy, no i padło na świece, no i na herbaty. Po czym zaczęliśmy po prostu wszystko to robić. Zaczęło się od małych ilości. Zrobiliśmy kilka tych pudełek.
No i od tego czasu tak robimy z miesiąca na miesiąc coraz więcej tych świec. Przenosimy się do gminy Kochanowice, gdzie powstają ekologiczne lampy. Wykonane są z drewna dębowego, który jest mocnym, stabilnym i długowiecznym surowcem, a sama produkcja to rzemiosło, wykonywane metodami naszych dziadków. Naturalne i wszechstronne zastosowanie to jedna z wielu zalet drewna, które jest obecnie bardzo popularne jako element wykończenia. Skąd pomysł na produkcję takich lamp? Pomysł pojawił się dość spontanicznie. Zapragnąłem mieć taką lampę tak naprawdę. Zamówiłem sobie gdzieś w internecie. Miała dotrzeć po 4 tygodniach tak naprawdę. Z 4 zrobiło się 6 czy 8, 10. Pani, u której składałem to zamówienie, stwierdziła, że będzie dopiero za pół roku. I naprawdę stwierdziłem, że do tego czasu mógłbym zrobić sobie ją sam. No i tak też powstała pierwsza lampa. Zrobiłem sam pierwsze dwie. Bo jest pan stolarzem. Tak, jestem stolarzem z dziada pradziada i cieszę się z tego, że mam taką możliwość w tym drewnie dalej cokolwiek robić. Także te lampy są... Dość często też myślałem o tym, co można byłoby z tego drewna zrobić, tak naprawdę, żeby zostać w tych tradycjach rodzinnych. Meble nie bardzo mi podchodziły, za duże gabarety i tak dalej, trzeba było zrobić coś delikatnego. Myślę, że lampy są idealnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o tą delikatność, bo nawiązuje bardzo do drewna, bo natura jest delikatna i tutaj gdzieś mocno to jest podkreślone, my zwracamy uwagę na ten detal drewna. Lampy wykonujemy ręcznie, są naprawdę dopieszczone. Powstanie takiej lampy to proces bardzo długi i żmudny. Tak, to jest bardzo czasochłonne. Oczywiście można byłoby te lampy zrobić dużo, dużo szybciej na współczesnych maszynach, ale nie o to nam chodziło. Chodziło nam o to, żeby zrobić jednak lampę metodą naszych dziadów, czyli wrócić do rzemiosła. Magii pomieszczeniom, ale także naszym strojom, kreacjom mogą dodać również takie ponadczasowe dodatki. Zaczarowane w szkle. Tworzy je Maja Biwo z gminy Pyskowice. Inspiracją dla niej jest natura, ale także Śląsk. Jak rozwinęła się pani artystyczna pasja? Rozwijała się właściwie od dzieciństwa, ponieważ od wtedy już zaczynałam wykazywać zainteresowanie właśnie rękodziełem i takimi rzeczami wykonanymi ręcznie. Co pani tworzy? Proszę zdradzić. Tworzę biżuterię i dodatki wykonywane metodą Tiffany'ego, czyli takiego witrażu starymi jakby metodami. To bardzo pracochłonne. Tak. Jak pani tworzy takie dzieła za szkłem? Bo widzę tutaj na przykład zasuszone kwiaty, zioła. No najpierw zbieram te kwiaty, sama suszę i później właśnie zamykam w szkole tą metodą. Czyli takie utrwalanie w czasie, zatrzymywanie chwili. Dokładnie tak. Ma pani coś takiego, że idzie pani łąką i rozgląda się pani, nie może pani spokojnie iść na spacerze? Cały czas tak mam. Jak zaczyna się okres wiosenny, to po prostu moje oczy są wszędzie i non stop coś zbieram. Jest tropienie najpiękniejszych okazów. Dokładnie tak. Artyzmu i pasji w działaniu nie brakuje Januszowi Kosmali, który w Koszęcinie kultywuje zawód kowala. Tworzy między innymi przepiękne i oryginalne ogrodzenia, balustrady, lampy, a także niezwykłe ozdoby do każdego typu pomieszczeń. Jego specjalnością są pokazy kowalstwa artystycznego. Jego kuźnia to atrakcja dla zorganizowanych wycieczek. Turyści mogą tu przyjechać i zobaczyć proces tworzenia niezwykłych dzieł. Bycie kowalem dla artysty nie jest pracą, ale bardziej stylem życia. Skąd u pana miłość do kowalstwa artystycznego? Jest to dość ciężkie pytanie, ale postaram się wytłumaczyć. Szukałem różnych rzemiosł, próbowałem różnych rzemiosł, w których bym się sprawdził. Jednak długoletnia praca ze stalą na początku w firmie u ojca jednak ciągnęła mnie do tej stali i zawsze byłem ciekawy, jak te rzeczy są wykonywane, dlaczego te kształty tak powstają. I to kowalstwo gdzieś tam w środku mnie siedziało, aczkolwiek nie miałem jeszcze styczności z kuźnią. Kiedy poznałem inne rzemiosła, jak wikliniarstwo, którym też się zajmowałem. Kończył pan Uniwersytet Ludowy. Tak, tak, tak. To jest Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. To jest 2-letni kurs instruktorski, gdzie no nawet przez jakiś czas byłem instruktorem wikliniarstwa. Udało mi się gdzieś ponad 50 osób nauczyć robić koszyki, jednak
Wtedy już kuźnia była, ale wracając do początków, tak jak mówiłem, kontakt ze stalą, chęć poznania tego wszystkiego i moment, w którym całkiem przez przypadek wszedłem do kuźni, zobaczyłem kowadło, zobaczyłem to wszystko. Ta kuźnia była wygaszona, ona nie działała wtedy, ale już po prostu na sam pierwszy rzut oka poczułem, że to jest coś dla mnie i w tym kierunku chciałbym się rozwijać. Oczywiście na początku, jak to z każdą rzeczą, którą człowiek chce poznać, najlepiej znaleźć jakiegoś nauczyciela. W kowalstwie nie jest to takie proste. Nie mamy tutaj w każdej miejscowości obok kowala. Jest to dość rzadki aktualnie zawód. Więc poszukałem kursu jakiegoś, aczkolwiek to jest 2 tygodnie w kowalstwie, to jest nic. To jest tak jak historia ludzkości na tle historii całej Ziemi. Także to jest naprawdę nic. Trzeba było wejść do tej kuźni, którą wtedy sobie już przygotowałem, do tej kuźni, której pierwszy raz wszedłem. Ja ją sobie przygotowałem do pracy. No i zacząłem samemu realizować to wszystko, co chodziło mi po głowie i bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Początki były okropne. Ale teraz dzieli się pan swoją wiedzą z innymi. Tak. To jest, ja to nazywam turystyka kowalska. Polega to na tym, że zapraszam wycieczki do siebie tutaj, czy szkoły, czy jakieś wycieczki są organizowane. Czasami też samemu organizuję jakiś pokaz. Odwiedzone na Górnym Śląsku osoby oznaczamy na mapie z klimatem i z pasją. To laureaci konkursu Marka Lokalna z terenu lokalnych grup działania Leśna Kraina Górnego Śląska oraz Brynica to nie granica. Ruszamy w dalszą drogę szlakiem miodu pitnego. Tradycja produkowania i spożywania miodu pitnego przez Słowian jest dłuższa niż historia polskiej państwowości. Dowodzą tego pierwsze zachowane zapiski sporządzone w roku 966 przez hiszpańskiego kupca Ibrahima ibn Jakuba, dotyczące miodu pitnego jako powszechnie używanego napoju w księstwie Polan. Za czasów panowania Piastów miód pitny stał się towarem eksportowym i środkiem płatniczym. Kary wymierzone przez sąd opłacano miodem, a ten najlepszy przechowywany był w królewskim skarbcu. Tradycja produkcji miodów pitnych przetrwała do dzisiaj mimo wielu przeszkód. Tradycyjne pozostało też nazewnictwo, podział na czwórniaki, trójniaki, dwójniaki i półtoraki. Właśnie te miody pitne posiadają znak gwarantowana tradycyjna specjalność. Taki status otrzymują produkty o specyficznej nazwie, różniące się od innych wyrobów z tej samej kategorii. Co ważne, znak GTS posiadają miody pitne z dookreśleniem staropolski tradycyjny. Same nazwy rodzajów miodów pitnych, to jest półtorak czy dwójniak, nie są objęte ochroną. Czym się różnią półtoraki, dwójniaki, trójniaki, czwórniaki? Tak, są 4 rodzaje miodu pitnego. Półtorak to jest ten, który ma największą zawartość miodu w sobie. Czwórniak z kolei najmniejszą. I półtorak ma największą słodycz. Najbardziej wytrawnym jest czwórniak, natomiast oprócz proporcji miodu, czyli w przypadku półtoraka jest to jedna część miodu, pół części wody, w dwójniaku jest to jedna część miodu, jedna część wody i analogicznie do czwórniaka. Różnią się też zawartością alkoholu i oczywiście okresem leżakowania. Najdłużej leżakuje półtorak, około 4 lat, stąd i smak, i zapach, i barwa są różne, aniżeli w przypadku tego najbardziej wytrawnego, czyli czwórniaka. Czyli wytwarzanie takich miodów pitnych jest bardzo długotrwałe, czasochłonne. Tak, począwszy od przygotowania brzeczki miodowej, czyli połączenia miodu, wody, drożdży, poprzez okres fermentacji, i fermentacji burzliwej, i fermentacji cichej, oraz okres leżakowania. Ale okres leżakowania związany jest też z dużą ilością czynności, czyszczenia tego miodu, analiz tego miodu, aż do momentu kuparzowania, czyli dodania przypraw i etap rozlewu. Sama baza do produkcji miodów pitnych, czyli miód naturalny, który jest bogactwem i smaku, i aromatu, i mikroelementów, witamin, powoduje, że przetworzenie go w miód pitny pozostawia przepiękną zarówno barwę bursztynową, jak i doznania smakowe, ale także zapach tego miodu pitnego, którego zapach czerpiemy z miodu naturalnego, jest specyficzny dla tego trunku, bardzo naturalny. Co oznacza dla konsumenta, że te miody pitne mają unijny certyfikat? Unijny certyfikat, który uzyskaliśmy kilka lat temu, proces certyfikacji trwał również kilka lat, gwarantuje przede wszystkim najwyższą jakość.
europejski system jakości, który ocenia poszczególne produkty tradycyjne, regionalne. W przypadku naszych miodów pitnych są one certyfikowane w kategorii gwarantowana tradycyjna specjalność. Daje tak jakby pieczęć i gwarancję tego, że jakość tego produktu, która po pierwsze jest zgodnie z pewną recepturą produkowana, ale jednocześnie przez cały czas kontrolowana, zarówno przez nasze służby jakości w Polsce, jak i przez Komisję Europejską. To powoduje, że powtarzalność tej produkcji, jakość tej produkcji jest na najwyższym poziomie. Miody pitne doskonale wpisują się w naszą tradycję kulinarną i smakowicie komponują się z daniami kuchni polskiej. Miód pitny to produkt, który można wykorzystać w wielu potrawach. Tak, zgadza się. Miód pitny jest bardzo wdzięcznym i ciekawym produktem. Można go wykorzystywać wszechstronnie. Przemawia za tym wiele argumentów. Po pierwsze, jest zdrowy. Działa antybakteryjnie, antywirusowo, przeciwgrzybicznie. Jest znakomitym antyoksydantem i pomaga detoksykować organizm. Poza tym ma wspaniałe właściwości smakowe, które wykorzystujemy w kuchni. Możemy go używać do deserów, możemy go używać do mięs, do ryb, do marynowania, do pieczenia itd., itd. Może Pani podać przykłady, jak Państwo, w których potrawach wykorzystujecie Państwo miód pitny? Tak, oczywiście. Miodu pitnego używamy do drobiu, na przykład do perliczki, do kaczki. Znakomicie również udaje się wątróbka duszona z miodem pitnym, ze śliwką i z jabłkiem, a także do deserów. A właśnie jakie desery, bo słyszałam, że tutaj wiele się o tym mówi, nowoczesna odsłona miodów pitnych. Tak. Możemy je wykorzystywać na przykład do sorbetów robionych przy użyciu ciekłego azotu przy gościach. Bardzo, bardzo są smaczne. Możemy także wykorzystywać do kuchni fusion, czyli do łączenia różnych rodzajów kuchni. Na przykład my będziemy robić tiramisu świąteczne z pandoro nasączonego miodem pitnym z kremem mascarpone. Brzmi pysznie. Takie zapewne będzie. Półtorak i dwójniak są dość słodkie, więc można je podawać do wypieków i innych deserów. Czwórniak, który jest najwytrawniejszy z miodów, można podawać do dań mięsnych i rybnych. Jest też świetnym składnikiem sosów czy marynat. Choinka to najbarwniejszy symbol Bożego Narodzenia w Polsce. Jednak zwyczaj ubierania świątecznego drzewka w grudniu jest w kraju stosunkowo nowy i niezwiązany od początku z chrześcijaństwem. Był u nas wprowadzany z oporem przez skojarzenia z zaborcą. Na przełomie XVIII i XIX wieku nad Wisłę sprowadzili go Niemcy protestanci, żołnierze i urzędnicy. Trudno w to uwierzyć, ale strojenie choinek było kiedyś mocno krytykowane przez niektóre środowiska kościelne, a nawet karane przez sądy. W XVII wieku teolog Dan Hauer opisał ten obrzęd jako jedno z największych świątecznych głupstw. Z kolei w niektórych stanach USA można było wtedy usłyszeć wyrok za przygotowywanie świątecznych dekoracji. Tak naprawdę zwyczaj przy ozdabiania domów drzewkiem bożonarodzeniowym, czyli ową choinką, przywędrował do nas od naszych zachodnich sąsiadów, od Niemców. Wcześniej, mniej więcej, to był końcówka XVIII, początek XIX wieku, właśnie ten zwyczaj przywieźli do Polski osadnicy, pruscy protestanci i właśnie ta nowa moda od tego momentu zaczęła się w Polsce przyjmować. Początkowo ubierano choinki w domach bogatych, szlacheckich, arystokratycznych, jako taka atrakcja dla dzieci. Jak wybrać najlepszą choinkę do swojego domu i jak o nią zadbać? Najpierw musimy zdecydować, czy chcemy choinkę żywą czy sztuczną. Bardziej ekologicznym rozwiązaniem jest wybór choinki żywej. Do produkcji sztucznych drzewek najczęściej używany jest polichlorek winylu, wykonany z
niego choinki rozkładają się setki lat na wysypisku. Nie bójmy się kupować choinek naturalnych. Są surowcem odnawialnym. Leśnicy hodują je na specjalnych plantacjach lub w miejscach, w których trudno byłoby docelowo wyhodować kilkudziesięcioletni las. Dodatkowo taka plantacja przez kilka lat stanowi element ekosystemu, biorący udział w obiegu dwutlenku węgla i tlenu. Najważniejsze to kupować żywe drzewka w odpowiednich miejscach, szkółkach czy nadleśnictwach. Już niedługo każdy z nas wyruszy po choinkę. Jaką choinkę kupować do domu czy do mieszkania w bloku, żeby jak najdłużej nam wytrzymała? Na co zwracać uwagę, kupując taką choinkę? Jeśli wybieramy choinkę ciętą, bez systemu korzeniowego, no to zdecydowanie najdłużej w domu będą nam stały jodły. Można kupić najczęściej ten jeden najbardziej popularny gatunek, jodłę kaukaską, taką gęstą, ciemnozieloną, o lśniących igłach, ale czasami sporadycznie jeszcze można kupić bardzo oryginalną, taką błękitną, jodłę szlachetną. Jodły nawet bez podlewania, bez stania w wodzie, będą się długo utrzymywać, ale to są takie niuanse botaniczne, czemu się tak dzieje. Zdecydowanie krócej igiełki będą dekorować gałęzie świerków. Bożonarodzeniowa choinka symbolizuje drzewo wiadomości, dobrego i złego, a jej ozdoby to symbole wiadomości. Dzięki dekoracjom roślinnym choinka sprawia, że człowiek żyje długo i jest przy tym idealnie zdrowy i dokonuje mądrych wyborów. Czuje się szczęśliwy i kochany. Smakuje cielesnych przyjemności, ale też wchodzi w kontakt z nadprzyrodzoną mocą boską, która sprzyjając mu zapewnia dostatek, także wzmagając urodzaj w nadchodzącym roku. Na tym kończymy podróż. Wszystkie odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie miejsc z klimatem i z pasją. Do zobaczenia! W najbliższym odcinku z klimatem i z pasją projektantka Beata Bojda, której projekty już wkrótce zostaną zaprezentowane. Jeszcze raz? Bo tak czułam, że ci się chce kaszlać. No, wiem, że dobra nie będzie. Nie bój się, ci nie zjem. Ja nie lubię tego.